Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem poruszyć pewien skomplikowany temat. Czasami się zdarza, że zarówno rodzice, jak i nauczyciele zgłaszają się do mnie ponownie na konsultacje, ponownie na warsztaty, czy też dzwonią, kontaktują się ze mną. Skarżąc się, że pewne metody, które wdrażają w pracy z dziećmi nie tylko autystycznymi, ale ogólnie z dziećmi z problemami innymi, takimi jak właśnie jakaś niesubordynacja, nieusłuchanie, nieprzestrzeganie zasad szkolnych, zasad domowych, mówią, że próbowali pewnych metod, metod na przykład porozumienia bez przemocy, metod negocjacyjnych z dzieckiem, które nie przynoszą skutku. I tu chciałbym zaoszczędzić państwa czas i pieniądze, czas i pieniądze przeznaczone na terapię, na spotkania z psychologami, na szkolenia w zakresie radzenia sobie z trudnymi uczniami czy też po prostu z własnymi dziećmi. To są dwie takie kardynalne zasady rozmowy negocjacji z dzieckiem w trudnej dla niego sprawie. Pierwsza zasada jest taka, że aby Negocjacje z dzieckiem, wypracowywanie pewnych wspólnych zasad w rodzinie czy też w szkole było skuteczne, dziecko musi mieć na to zasoby. Musi być w stanie wysłuchać dorosłego, musi być w stanie zaakceptować sytuację, w jakiej się znalazło czyli czas na taką rozmowę. Nie chcę nazywać jej dyscyplinującą, bo to się bardzo źle kojarzy, ale rozmowę o pewnej zmianie, zmianie w zachowaniu dziecka. Co to znaczy? Mieć zasoby na tą rozmowę. To znaczy być nastawiony pozytywnie do świata, do rodziców, do nauczyciela i o to, żeby dziecko, uczeń, był nastawiony pozytywnie czy do rodziców, czy do nauczycieli, którzy rozmawiają z tym dzieckiem, za to odpowiedzialny jest dorosły. Czyli najpierw powinno mieć miejsce rozluźnienie, sytuacja przyjemna, dowartościowanie, porozmawianie po prostu o zwykłych sprawach, tak aby dziecko czuło się bezpiecznie i komfortowo w takiej rozmowie, żeby po prostu dorosłemu zaufało. I to jest pierwsza rzecz, która często nie jest przestrzegana, to znaczy, rozmowy. Z dzieckiem na temat jakiejś zmiany w jego zachowaniu odbywają się w warunkach, w których to rodzic chce rozmawiać w danym momencie, a niekoniecznie dziecko chce rozmawiać w danym momencie. Czyli liczy się kontekst sytuacji, kontekst, w którym dziecko. Chcę rozmawiać, jest otwarte, jest optymistyczne. I to jest jedna z najważniejszych zasad. Jeżeli dziecko nie będzie otwarte, będzie przestraszone, zamknięte w sobie, będzie przepełnione agresją, niechęcią do rozmówcy, to nawet z najlepiej przeprowadzonej rozmowy dyscyplinującej niewiele wyjdzie. Więc to jest pierwsza zasada. Zasada dotycząca kontekstu sytuacji, nastroju dziecka, który powinien być ten nastrój pozytywny, niewymuszony. I moment nie taki, który rodzic czy też nauczyciel wybierze sobie na rozmowę, tylko moment, w którym dziecko jest optymistyczne, da zielone światło i będzie z chęcią z Wami rozmawiać, bo przecież Wam ufa i czuje się bezpiecznie. Więc w pierwszej kolejności dbamy o to, żeby. Było, był klimat zaufania i żeby był klimat poczucia bezpieczeństwa, że po takiej rozmowie nic złego dziecku się nie stanie. Dzieci, szczególnie w szkole, nie lubią takich rozmów mających na celu zmianę jego zachowania, bo domyślają się, spodziewają się, że taka rozmowa właśnie będzie rozmową dyscyplinującą, grożącą, pełną negatywnych konsekwencji. Że jeżeli nie zastosuję się do poleceń dorosłego, to coś złego mi się stanie, dostanę uwagę, dostanę minusa, nakablujemy twoim rodzicom, będziesz miał kłopoty, a w domu rodzinnym no nie dostałem tego kabla, nie dostanę internetu, a być może, jeżeli się nie posłucham mamy czy tatu, taty, to nie dostanę właśnie tych rzeczy, o których przed chwilą mówiłem. I to nie może być rozmowa, w której dziecko czegokolwiek się boi, bo to wtedy. Ponosi za sobą ryzyko spadku skuteczności tejże właśnie rozmowy negocjacyjnej. Rozmowy, w której chcemy zmienić postawę czy też zachowanie dziecka. I to jest jakby pierwszy błąd kardynalny, oraz pierwsza zasada. Zadbaj o to, żeby dziecko w trakcie rozmowy z Tobą było w pozytywnym nastroju i żeby to ono dało Ci zielone światło na taką rozmowę. Druga zasada yy, dotyczy rzeczy. Na które w ogóle większość specjalistów, lekarzy, nauczycieli i rodziców nie zwraca uwagi. Nie sztuka jest zgodnie z instrukcją wejść w jakiś układ dziecka, wypowiedzieć pewne słowa. Sztuką jest wypowiedzieć te słowa w sposób optymistyczny, i tutaj wchodzimy w pole wybrzmienia tych słów i emocjonalności w głosie. Jeżeli Wybrzmienie Twoich słów skierowanych do dziecka będzie poważne, zasadnicze, ostre, oschłe. Takie wiecie, Mariusz, musimy teraz poważnie porozmawiać. Mariusz, już kolejny raz, ja Ciebie o coś proszę, i chciałbym, chciałabym, żebyś tutaj, teraz po tej rozmowie, coś wykonał. To jest ton głosu, który nie jest przyjemny dla dziecka, który oznacza dla dziecka coś negatywnego, który nie stwarza klimatu rozmowy, który nie stwarza poczucia bezpieczeństwa. Intonacja głosu jest jedną z najbardziej niedocenianych rzeczy, niedocenianych elementów w rozmowach z dziećmi. Nie potrafimy wciąż jeszcze panować nad intonacją, nad używaniem głosu. Ciepłego, dobrego, pełnego optymizmu i radości. Polski język sam w sobie jest dosyć ostry. My w społeczeństwie polskim, gdy coś poważnego się dzieje, tą powagę, tą ostrość, tą oschłość mamy również w naszym głosie. A dziecko bardzo łatwo wpada w strach. Przed negatywnymi konsekwencjami, których ma mnóstwo naokoło siebie, bo nie ukrywajmy. Od dziesiątków lat przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że rozmowa z dzieckiem jest jednocześnie rozmową dyscyplinującą, pełną zakazów, nakazów, wizji negatywnych konsekwencji zachowania dziecka, jeżeli nie dostosuje się do naszych poleceń. No. Więc podczas takiej rozmowy powinniśmy bezwzględnie zadbać o swój nastrój, o swoją intonację. Spójrzmy na dziecko jako pełnowartościową osobę, bo to jest pełnowartościowa osoba. Spójrzmy na niego i powiedzmy do niego takim tonem, Jakiego my byśmy sobie życzyli od naszego przełożonego, od naszego dyrektora, który jest naszym przełożonym, od y, kierownika zmiany w fabryce, od dyrektora w korporacji, u, u którego pracujemy, od naszego szefa po prostu. Jeżeli chcielibyśmy, żeby ten szef negocjował z nami e, zmianę w naszym postępowaniu, w naszym zachowaniu, to wyobraźmy sobie, jaki, jakiego tonu głosu byśmy sobie od niego życzyli. Czy oschłego, ostrego, pełnego zakazów? Takiego głosu myślę byśmy się bardzo bali. My sobie jako dorośli poradzimy z tym głosem, z tą intonacją. Ale y, dziecko niekoniecznie. Dziecko może już się okopywać i blokować w momencie, kiedy słyszy nieprzyjazny głos skierowany do siebie samego, zwłaszcza głos kogoś bliskiego. Mamy, taty. Albo też nauczyciela, od którego przecież zależą oceny, ocena z zachowania, ocena z innych przedmiotów. I w takim przypadku panowanie nad głosem, zamiana głosu poważnego, pełnego obaw, Dawidku, jaki ty jesteś niegrzeczny, i w związku z tym chciałam z tobą porozmawiać, taki ostry głos bardzo przeszkadza w uzyskaniu celu. Jakim jest ta rozmowa, którą przeprowadzamy z dzieckiem? Rozmowa negocjacyjna, niedyscyplinująca. Rozmowa negocjacyjna, ponieważ w nurcie humanistycznym, jeżeli chcemy coś z dzieckiem wypracować, to nie może być to rozmowa dyscyplinująca, która skupia się na negatywach i może prowadzić do negatywnych odczuć, nawet nieświadomych odczuć dziecka, tylko musi to być rozmowa negocjacyjna, w którym traktujemy tą osobę, że ta osoba ma pewnego rodzaju problemy, które ją blokują w tym pozytywnym zachowaniu, którego chcemy uzyskać po tej rozmowie. Więc jeżeli chcecie uzyskać pozytywy i jeżeli chcecie uzyskać akceptację dziecka, jeżeli chcecie uzyskać aby dziecko było wewnętrznie zmotywowane do zmiany, jaką mu proponujecie, to ta akceptacja powinna również z drugiej strony wypływać, czyli od Was w kierunku do dziecka. I od tego zaczynamy każdą rozmowę negocjacyjną z dzieckiem. Od tego, żeby pokazać dziecku, że się go lubi, że się w niego wierzy, że on jest dobry, że dziecko jest dobre, że ten chłopak czy dziewczyna jest dobra. I wierzmy w to jego dobro. Marcin, Kasiu, chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Tak sobie po prostu, zwyczajnie na luzie, ale też pewne rzeczy mnie martwią, a chciałbym po prostu, czy chciałbym jak najlepiej dla Ciebie. I pokazując dziecko, że ta zmiana to tak naprawdę chęć, Twoja chęć, zrobienia dla dziecka czegoś, zrobienia dobra dla dziecka, to musi również wybrzmiewać w intonacji Twojego głosu. Czyli zamiast, Marcin, mam z tobą problem, nie wyobrażam sobie, żeby ta sytuacja nastąpiła ponownie. Powiedzmy inaczej. Marcin, słuchaj, chciałbym z tobą porozmawiać o pewnej rzeczy. Widziałam, że ostatnio był tutaj wokół ciebie problem. Ty się denerwowałeś, inni się denerwowali. Powiedz mi, Marcin, co ja mogłabym zrobić dla ciebie, żeby. Taka sytuacja nieprzyjemna dla ciebie przecież, żeby się po prostu nie powtórzyła. Jak ja jako nauczycielka, jak ja jako mama Twoja, jako tata mogę ci pomóc. I w taki sposób zwiększamy bardzo mocno szanse na powodzenie rozmowy negocjacyjnej, na uzyskanie wewnętrznej motywacji dziecka do zmiany. I tego się trzymajmy. Trzymajmy się tych zasad, które byśmy sami chcieli, żeby były stosowane wobec nas, przy wszelkiego rodzaju rozmowach dyscyplinujących, rozmowach negocjacyjnych, które ktoś, na przykład przyłożony, przeprowadza z nami. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, wieczoru.